Dziękujemy za przybycie poprzednim gościom oraz nominowanym w konkursie Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw oraz Ambasador Biznesu. Ambasadora Biznesu Podlasie 2011 jest spółka jawna, tak, Małgorzata Cemer, Paweł Cemer. Zapraszamy Panią Małgorzatę. To nie pierwsze miejsce. Ucieszyliśmy się niesamowicie. Mam nadzieję, że razem z nami właśnie i nasi klienci, i nasi dostawcy, i nasi pracownicy również. Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw 2010. Kategoria Największy Przychód. Nagrodę za największy przychód w 2010 roku otrzymuje Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Zapraszam na scenę pana prezesa Dariusza Sapińskiego. Szanowni Państwo. Mlekowita wykonała olbrzymi wysiłek, który został zauważony i nagrodzony. To bardzo ważne, że się docenia, promuje podlaskich przedsiębiorców. Żeby kluczem do sukcesu, wiemy, że jest codzienna praca oparta na wiedzy i Mlekowita zawdzięcza swój sukces nie tylko wielu pokoleniom rolników, producentów mleka i pracownikom, ale przede wszystkim milionom konsumentom w kraju i na świecie. I za to im serdecznie dziękuję.